witam na kolejnych już zajęciach z inspiracyjnego rękodzieła, spotkaniach feryjnych. Na dzisiaj chciałam Wam zaproponować zrobienie takich oto szklanych świeczników, lampioników. Będzie nam do tego potrzebne kawałek koronki, szerszej lub węższej, o tym powiem za chwilę. Kawałeczki wstążeczek do zrobienia, do przeplecenia jej między dziurkami koronki lub zrobienia wstążeczki. Sznureczki, takie grubsze, cieńsze, w zależności od tego, co znajdziecie w domu. Będziemy potrzebowali również kleju do klejenia na gorąco. Pamiętajcie, że przy używaniu tego kleju należy być bardzo ostrożnym. Najlepiej robić to pod opieką i z pomocą dorosłych. Potrzebna nam będzie również igła, dosyć duża, aby przewlec przez nią taką tasiemkę, czyli z dużym oczkiem, nożyczki, patyczek do dociskania i w zasadzie chyba to tyle. Chyba, że jeszcze coś sobie przypomnę, to powiem Wam w trakcie. Najpierw zaczniemy od zrobienia tego prostszego modelu. Jest to lampionik zrobiony na słoiczku. Pamiętajcie o tym, żeby wcześniej ze słoiczka usunąć w ciepłej wodzie, usunąć wszystkie metki, etykietki, dokładnie go umyć oraz ładnie wysuszyć, wytrzeć, aby był pięknie błyszczący. Przygotowujemy do słoiczka, przygotowujemy dwa kawałeczki koronki. Jeden będziemy owijać i oklejać wokół górnej krawędzi, a drugi tutaj niziutko. Można robić zrobić paseczek w środku. Pamiętajcie jednak, że jeżeli chcemy, aby światło świeczki przeświecało, no to nie możemy zakryć całego słoiczka taką gęstą koronką. Odmierzamy sobie, ile koronki potrzebne nam będzie na owinięcie dolnej krawędzi. Krawędź musi być troszeczkę więcej, żeby móc mieć zapas na sklejenie. Aby ta koronka nam się nie strzępiła, musimy na rożku tej koronki, przycinamy równo, na samym brzegu, z pistoletu wydobyć odrobinkę kleju, odczekać chwileczkę, aby klej troszkę przestygł, żebyśmy się nie sparzyli i za pomocą patyczka ten róg koronki zaginamy, przyciskamy i doklejamy ten cały brzeg. Ona wtedy nie będzie nam się strzępiła. Ten klej lubi się czasem przyczepić do palca, jeśli jest troszeczkę ostudzony, to nic. On się łatwo odkleja. Mam przyklejoną jedną stronę koronki i teraz odmierzam jeszcze raz. Zostawiam odrobinkę zapasu, żeby z drugiej strony zrobić to samo. Ten brzeg powinien być bardzo malutki, żeby nie było zgrubienia przy tym miejscu sklejenia. I również zabezpieczam sobie brzeg koronki, aby nam się nie strzępiła. Odczekuję chwileczkę, kilka sekund. Zawijam patyczkiem. Dociskam. I mogę przystąpić do przyklejania do słoiczka. W tym słoiczku możemy zacząć od klejenia od jednej strony koronki. I robimy to w kilku punktach, czyli nie musimy naokoło kleić, tylko robimy jeden punkcik. Przyklejamy. Odczekujemy. Dociskamy patyczkiem.
I teraz naciągając koroneczkę i uważając, aby była równa z tym brzegiem naszego słoiczka, znowu kropelkę. Przyklejam. Odczekuję. I tak robimy naokoło słoiczka, naokoło tej górnej części. Ja akurat zrobiłam w 5 miejscach, więc 5 kropek tego kleju. Staram się, żeby było równiutko, estetycznie. I zostało jeszcze miejsce sklejenia jednej i drugiej, jednego i drugiego rogu, końcówki. I popatrzcie, tak dobrze odmierzyłam, że one się stykają ze sobą, nie zachodzą na siebie, a jednocześnie się nie strzępią. To samo robimy z dolną częścią, czyli ucinamy prosty na prosto naszą koronkę. Troszkę się spieszę, bo chcę Wam pokazać jeszcze jeden sposób. Zawijam. I teraz jedną stronę. O. Mogę znowu odmierzyć sobie lub też bez odmierzania, zaczynając od tego miejsca. Przyklejać. I znowu łapiemy w kilku punktach, w 5, w 6, aby koronka się nam nie strzępiła, nie ślizgała. Musicie zwrócić również uwagę, żeby tego kleju nie było za dużo. Jego wprawdzie nie widać, bo on jak wyschnie jest przezroczysty, zresztą jak kleimy też jest przezroczysty, ale jeżeli za dużo kleju się będzie wylewało, to on będzie widoczny, a poza tym zaleje nam te dziurki, które chcemy, żeby było widoczne w naszej koronce, ponieważ przez te dziurki, jak już mówiłam, będzie przeświecało nasze światełko. Zabezpieczamy koronkę z drugiej strony i kleimy. Zwróćcie również uwagę na to, żeby dobrze naciągnąć koroneczkę, żeby ona była, żeby nie falowała się, nie ześlizgiwała. I tak naprawdę ten nasz lampionik jest już gotowy. Można udekorować go, przyklejając na przykład kokardkę ze sznureczka. Zrobiłam ją. Jak ją zrobiłam? Biorę kawałek sznureczka, owijam na 2 palcach. Jedno obok drugiego. Myślę, że tyle wystarczy. Odcinam nitkę. Jedną z niteczek zawiązuję w środku, żeby nic mi się nie obsunęło, nie obluzowało. I kokardka gotowa. Taką kokardkę możemy przykleić w tym miejscu. Ona jest taka bardziej w stylu eko, nie jest kolorowa. Natomiast tak jak mówiłam, jeśli macie kolorowe wstążeczki, ze wstążeczki możemy zrobić malutką. Malutką kokardeczkę. Wyrównujemy ją, żeby była równa, elegancka. W zależności jakiej chcecie, jaką chcecie wielkość tej kokardki, obcinamy po skosie końcóweczki. Mamy taką malutką kokardkę, którą również możemy tutaj przykleić. I to była jedna propozycja. Druga jest to szklaneczka, która jest węższa na dole i szersza na górze. I tutaj musimy odmierzyć sobie centymetrem ten obwód dolnej, dolny obwód. Odczytujemy. Tutaj mam akurat 18 cm. Wy możecie mieć inne wymiary. I górny obwód. 24 cm. Bierzemy większy kawałek, większy niż 24. Koronka jest prosta.
składamy ją na pół i teraz na górze odmierzamy połowę z 24 cm, czyli to będzie chyba 12. Zaznaczamy sobie szpileczką. Od środka tego naszego złożenia, od środka koronki, od złożenia, odmierzamy na dole. Miałam obwód 18 cm, więc odmierzamy 9. Również zaznaczamy szpileczką. I wyobrażając sobie taką linię od dolnej szpilki do górnej, obcinamy naszą koronkę po skosie. Odtąd, dotąd. Hop! Ja mam już tutaj odłożoną, odmierzoną koroneczkę. I wygląda to w ten sposób, że ona na dole, tak jak nasza szklanka, jest węższa, na górze jest szersza. Teraz co robimy? Wybieramy dowolny kolor wstążeczki. Jeśli mamy igłę z dużym oczkiem, to bardzo dobrze. Nawlekamy sobie tą wstążeczkę i między dziurkami górnej albo środkowej, między dziurkami, to zależy, gdzie koronka ma większe dziurki, przywlekamy raz górą, raz dołem, przywlekamy naszą wstążeczkę. Wstążeczkę mamy przewleczoną. Zostawiamy na razie takie dłuższe końcóweczki. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o której zapomniałam powiedzieć. Jeżeli odmierzamy górną część, która miała 24 cm, to musimy troszeczkę więcej zostawić, czyli powiedzmy 25 cm, o 1 cm. I jeżeli tu miałam 18, odmierzamy 10 cm, tak, 10 cm. A to po to, żeby znowu zawinąć te rogi, te końcówki i przykleić w ten sposób, aby się koronka nie strzępiła. Zostawiam troszeczkę więcej tej wstążeczki i przystępuję już do przyklejenia. Tu jest moja szklaneczka. Zaczynamy klejenie od środka i zaczynamy kleić. Ja teraz nie będę kleiła, bo ta szklaneczka przyda mi się do czegoś innego, ale zaczynamy kleić dół, a może jednak specjalnie dla Was to zrobię. Pamiętajcie o patyczku i góra. Mamy przyklejony środek i teraz idąc, tu jest środeczek, przyklejamy raz z prawej, raz z lewej strony tego naszego środka i górę i dół. I teraz ważne jest, żebyśmy tak to układali, żeby znowu koronka nie falowała się, czyli ją naciągamy. Sprawdzamy, czy idzie równo wzdłuż brzegu i z drugiej strony. Również zrobimy to w kilku punktach, może w sześciu. Przyklejamy. Trochę się spieszę, żeby Was nie zanudzić. I raz z jednej, raz z drugiej, naciągając koronkę, tak dojdziemy do końca. I teraz staramy się nie dokleić mniej więcej takiej odległości. Zawijamy koroneczkę, zawijamy też kawałeczek wstążeczki, tak aby wyszedł nam bardzo cieniutki te wszystkie niteczki, które odstają. Podkładamy paluszkami. I przyklejamy.
żeby było łatwiej, to jedno sklejenie można zrobić tuż przed przystąpieniem do oklejania szklaneczki. I teraz znowu mamy tu troszeczkę zapas, żeby to zawinąć. Tu mam wstążki troszeczkę za dużo. Zawijamy końcówkę i przyklejamy. Koroneczka jest przyklejona. Teraz wystarczy tylko ją udekorować. I znowu z kokardki w tym samym kolorze, tak jak tutaj, w tej szklaneczce, którą pokazywałam, robimy kokardkę. Różne sposoby nawiązania kokardek pokażę Wam może innym razem. Obcinamy końcóweczki i kokardka gotowa. Możemy przykleić ją wysoko, nisko, zależy to od tego, jak Wam się podoba. Chciałam jeszcze tylko pokazać jedną rzecz, że takie szklaneczki niekoniecznie muszą być wykorzystane na świeczuszkę. W takich szklaneczkach bardzo pięknie wyglądają koraliki, mogą być to muszelki, albo to, co Wam przyjdzie do głowy, a będzie Wam się podobało w takiej szklaneczce. Ja na przykład ze spaceru wczorajszego przyniosłam takie malutkie rajskie jabłuszka, jeszcze czerwone, jeszcze piękne. Wsypuję je do szklaneczki. Widać je w środku. Ułożyć można również na wierzchu. I mamy taką tą piękną dekorację. Właśnie teraz przyszło mi do głowy, że w takim słoiczku można chować też cukierki. Mam nadzieję, że Wasze pomysły będą jeszcze ciekawsze niż moje. Bardzo byłoby miło, gdybyście swoje prace zechcieli przesyłać. Na przykład przesłać zdjęcie mailem na adres Domu Kultury. Bardzo Wam dziękuję, życzę miłej i owocnej pracy.